Witam, witam wszystkie kryptoświry. Z tej strony Konrad z grupy Zdefiniowani.pl. Za 3 godziny i 25 minut startuje StableFound wersji V2. Chciałbym dzisiaj troszeczkę porozmawiać na temat mojej opinii dotyczącej tej wersji, tego czy wchodzę, co myślę o tym wszystkim. Natomiast zanim przejdę do szczegółów, chciałem tylko nadmienić, że nie jestem doradcą finansowym i wszystko to, co widzicie w tym filmie nie jest również poradą finansową. A więc jeżeli chodzi o StableFound wersji V2, z tego co wiecie, co wiemy, mamy tutaj możliwość stakowania tylko i wyłącznie ich StableCoina, tak zwany StableFound stable USD, który w tej chwili widzę, że no nie kosztuje dolara, tak? Czy <laughs> to tam wiadomo, to są małe wahania, ale słuchajcie, no może być też dzisiaj sytuacja, w której no coś tam się może zadziać na tej cenie czy odklei się od pega czy nie zobaczymy eee, słuchajcie jakie jest moje podejście do tego e, do tej V2 mam otrzymać tutaj zwrot nie wiem skąd ten zwrot się pojawił to jest łącznie chyba jakieś 5,5 tysiąca dolarów czekam tylko i wyłącznie na ten zwrot dlaczego, dlaczego w ogóle tak mówię że nie wiem skąd ponieważ ja wypłaciłem wszystkie swoje środki przed tym jak to przysłowiowo mówiąc jebło. I w tej chwili, w momencie, kiedy doszło do tej deklaracji, czyli wejścia, wyjścia, zwyczajnie wszedłem, zobaczyłem, słuchajcie, tam 5,5 tysiąca dolarów, plus chyba jakieś 6 BNB. Zadeklarowałem, że, że przechodzę do V2, oczywiście, bo nie mogłem tego wypłacić. I czekam, zobaczę. Jeżeli to był jakiś błąd, trudno. Natomiast, jeżeli pojawią się te środki, to zwyczajnie będę je stakować 1% dziennie i będę te środki zwyczajnie sprzedawać na którejś z tych giełd, które są w tej chwili dostępne, jeżeli chodzi o możliwość obrotu. Tak jak widzimy, te wolumeny są dość, dość wysokie, nie są jakieś tam niskie. Możliwe, że mamy tutaj do czynienia z jakimś market maker, który robi im te obroty. I, I tak bardziej bym tutaj przypuszczał. Tym bardziej, że nie jest w tej chwili ten token w jakiś sposób używany, ewentualnie kupno tego tokenu, ale to trzeba byłoby sprawdzić, ile było ku, zleceń kupna, ile sprzedaży. Widzę, że mamy tutaj jeszcze Uniswap na poligonie, ale tego. Tej płynności na razie nie ma. Trzeba będzie to sprawdzić. Myślę, że prędzej czy później dobrze by było, gdyby się ta płynność pojawiła na Uniswapie, no ale tutaj bardziej gdzieś tam spekulacyjnie. Zobaczę. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o Stable Found, spójrzcie sobie na Team. Zresztą wokół tego Teamu zaczęły się na Telegramie pojawiać jakieś pytania i tak dalej, ponieważ gdzieś tam się pojawiły zmiany imion i nazwiska tego CEO Foundera, z tego co ja pamiętam, jeszcze kilka dni temu, zanim no, zwyczajnie kilka dni temu, było tylko ten gościu. Zresztą słuchajcie, nie obrażając nikogo, ale panowie wyglądają jak trzech gimbusów. Zresztą ten Leo wygląda jak, przypomina mi tego aktora, który pukał matkę Stiflera w American Pie. No, jak ktoś oglądał ten film, to myślę, że może, może tutaj jakby przychylić do mojej oceny, znaczy oceny do, do tego podobieństwa, które ja tu widzę. Tak więc słuchajcie, no co ja mogę wam powiedzieć, to są w 100% procentach fejkowe osoby, zresztą możemy sobie nawet gdzieś tam wyszukać. Ja szukałem tego gościa, to jedynie wyszukując to zdjęcie wyskakuje mi mucha, tak, jacyś modele w, z muchą. Nie ma, nie ma tych ludzi, to są, to są fake, Persony, które są wykorzystywane chociażby właśnie w podobnych projektach, czyli gdzieś tam aktorzy, którzy w jakiś mocny sposób nie pokazują się w mediach społecznościowych. No nie ma opcji, słuchajcie. Tym bardziej, że nie wiemy nic, kompletnie nic o tych ludziach. I dla mnie jest to w ogóle no, śmieszne, że odpalając stablecoin, tak. W tym przypadku mówimy o stablecoinie. Wrzucają informacje na temat trzech twórców tego projektu i nie mówię o nich nic. Poza tym, że jest jakiś Nikita, Aleksander i Lio. Dla mnie to jest czerwona flaga. Zresztą słuchajcie, no co, co, co tutaj dużo mówić. no Stablefound pokazało, że można zarobić, bo ja zarobiłem bardzo fajnie. Natomiast nie oszukujmy się, nie jest to projekt transparentny. Nie ma tam. Nie mamy informacji o, o, o właścicielach, i w rzeczywistości tak naprawdę nie wiemy, co się w tle dzieje. Zresztą ostatnia sytuacja pokazała, że widocznie gdzieś tam było to zaplanowane już wcześniej, jeżeli chodzi o ten rumor, ten, ten food, który spowodował to, że zwyczajnie zamknęli dostęp do środków, wypłacając olbrzymie środki. Jak teraz będzie, czy wypłaty również ruszą tych środków, które są jeszcze. Do wypłaty dla osób, które nie zdecydowały się na przejście do V2. Myślę, że zrobią, zaczną wypłacać, bo w innym przypadku no, no temat kompletnie padnie. Ale uważam, że duża część tych wypłat będzie pochodzić zwyczajnie od wpłat właśnie na SFUSD. Stąd też ten token, słuchajcie, bo tak naprawdę są w tym momencie zabezpieczeni. Nie mamy tutaj, jakby. Historii zleceń i tego, co się dzieje z tymi środkami. Tak więc myślę, że sprytnie sobie tutaj panowie do tego podeszli. Dlatego mówię, ja w przypadku tego projektu nie wchodzę nic ponad to, co otrzymam, jakby zwrot, jeżeli go otrzymam, bo tak jak mówię, nie wiem, czy to był błąd jakiś, czy, czy faktycznie będzie mi przydzielony ten refund, dlatego że uważam przede wszystkim pomysł ze Stable Foundem jako nietrafiony. Przepraszam, ze stablefanem, z ich stablecoinem jako nietrafiony i prędzej czy później ten token zwyczajnie odklei się od pega. I myślę, że wcześniej niż później. Druga sprawa takie chociażby niesmaczki jak to to jest moim zdaniem ewidentna potwarz w stronę inwestorów, traktowanie ich jako jeleni jako takiego bydła, słuchajcie. No oczywiście po części jest tym i racja, tak, bo myślę, że 90% inwestorów, osób, które wchodzą w jakiś projekt nawet nie zaglądają na stronę, nie interesują się w żaden sposób tym, czym jest dany projekt i, i zresztą ja też to widzę nieraz, nie, niejednokrotnie gdzieś tam w przypadku własnej grupy, co bardzo mocno mnie dziwi, tym bardziej, że to są wasze pieniądze i powinniście o nie Szanować się tak naprawdę, wiedzieć w co wrzucać i tak dalej. Ale słuchajcie, ten gościu naprawdę, no. Koleś, który pukał matkę Stiflera w American Pie, no. Jeden do jeden, nie? No, tak więc yy, czekam, słuchajcie, niecierpliwie. Spójrzmy sobie jeszcze na ich yy, telegram. Ostatnie informacje, ostatni announcement dotyczy maila, który każdy z nas otrzymał, czyli. Informacji dotyczącej właśnie SFUSD, w której to mamy informację, że możemy kupić te tokeny bezpośrednio przez ich stronę, natomiast już w drugą stronę niestety nie możemy. Zobaczymy, czy będzie to wprowadzone. Zresztą spójrzmy sobie, czekajcie, zróbmy exchange BUSD S. Widzicie? I już jakby tutaj w tą drugą stronę nie możemy przejść, tak więc możemy sobie kupić... W tej chwili jeszcze chyba nie, tak? Ponieważ nie jest jeszcze to uruchomione. Ale spójrzmy sobie na inne tokeny. Na przykład gdybym chciał Matic. Tak, Matic tutaj mamy. I w przypadku BS... Kurwa, cały czas mylę nazwę tego ich stablecoina. Teraz mi gdzieś zniknął w ogóle. Dobra, nieważne. Tak więc na tą chwilę z tych najważniejszych, znaczy najważniejszych, najświeższych informacji, mamy informację, mamy informację informacje. Jest informacja o tym, że można kupować te tokeny bezpośrednio przez stronę. No i informacja na temat startu, tak? Ten giveaway, Stable Santa giveaway, który można było wygrać na łącznie 10 tysięcy dolarów w ich tokenie oczywiście. Jakie są nastroje z tego co widzę? No nie ma jakiejś paniki. O, właśnie tutaj mamy informację dotyczącą tego nazwiska, o którym wam mówiłem, jednego z twórców this was a human error made by The Team when uploading the Team Details. No proszę, was, słuchajcie, no, no nie będę jakby tematu komentować, bo, bo już, bo już powiedziałem co myślę na ten temat. co my tu jeszcze mamy, ok, możemy sobie zamieniać matiki inne, tokeny. no nic, słuchajcie, czekamy, tak, mamy informacje, o jakichś tam listingach, na kolejnych sheet, giełdach, oczywiście tam gdzie każdy się może listować, to to nie jest żaden problem. I tyle, słuchajcie, będziemy czekać, zobaczymy jeszcze zostało w tej chwili. 3 godziny 15 minut i tyle, no słuchajcie podejmijcie naprawdę świadomą decyzję nie sugerujcie się nikim, nie sugerujcie się mną nikim na grupie to są wasze pieniądze pokazali raz, że można zarobić, ale przy, przy tym też ewidentnie spierdolili i te jakby oznaki że coś tam się dzieje pojawiało się już wcześniej, zresztą ja też mówiłem o tym na grupie, ja podjąłem decyzję o wyjściu i drugi raz do tej rzeki nie wchodzę. W sytuacji, kiedy nie otrzymam, załóżmy, żadnego zwrotu, no to nie podejmuję jakby żadnych działań w stronę ku temu, żeby powrócić tam. Przede wszystkim chodzi mi o ten ich stablecoin, któremu absolutnie nie ufam. I, i dla mnie jest to ewidentny, ewidentna zasłona ku temu, żeby robić z tymi środkami, które będą wchodzić na na konto, znaczy na konto, będą jakby zakupowane S Stable Fund USD aby zatuszować ewentualne właśnie ruchy, krypto, którymi, którymi jakby kupujemy te tokeny, które moim zdaniem pójdą właśnie na te ewentualne zwroty. Część osób, oczywiście je otrzyma, myślę, że to i tak będzie się przeciągać w czasie i jeżeli wszystko dobrze pójdzie po ich myśli, no to myślę, że ten projekt gdzieś tam parę miesięcy pewnie podziała i przyjdzie moment, w którym to zwyczajnie ponownie coś się stanie, bądź też zdampują ich stable tokena po to, żeby zatrzymać projekt i gdzieś tam wykorzystać w dalszym okresie jakby ich rzekome działania na to, żeby naprawić system, bądź też wprowadzić V3 i tak dalej, i tak dalej, i tak więc Myślę, że tak to się zakończy. Oczywiście to tylko i wyłącznie moje zdanie. Dobra, słuchajcie, myślę, że tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o, o ten projekt. Czekamy do startu i tyle. Dajcie znać jeszcze w komentarzach, czy wchodzicie, czy nie wchodzicie w, w Stable Found. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymajcie się powodzenia, hej.